podinspektor Tadeusz Kaczmarek, Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Dzisiaj filmy z Radomia i Ostrołęki. Zobaczą Państwo, że również inne kamery, nie tylko te miejskie, stacjonarne, pomagają policjantom w ustaleniu faktycznego przebiegu wydarzeń, niezależnie od tego, co mówią ich uczestnicy. Na początek film z kamery zamontowanej w samochodzie nauki jazdy. Jest to akurat moment, kiedy osoba jedąca tym samochodem zdaje egzamin. A więc to dlatego widzimy sytuację na drodze. Widzimy również po prawej stronie wszystko to, co jest na kokpicie samochodu. Samochód ten dojeżdża do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo ma ktoś inny. I nagle okazuje się, że w ten słup samochód marki DU po prostu uderza tuż przed maską samochodu nauki jazdy. Mężczyzna, który jechał tym samochodem, za chwilę wysiądzie. Mężczyzna ten wysiada z samochodu, ocenia, co się stało. No widać, że nie jest zadowolony z tego, co sam uczynił przecież na oczach kamery. Uderzył po prostu centralnie w słup, powodując uszkodzenia, dosyć poważne uszkodzenia tego samochodu. Początkujący, kierujący tym samochodem, jadący nauką jazdy, nie miał praktycznie nic wspólnego z tym, co się stało kilka metrów dalej. Ale później okaże się, że kierowca właśnie tego samochodu, który widzimy, który uderzył w słup, zgłosi swoją kolizję, zgłosi szkodę, ale w swoim zeznaniu napisze, że była to właśnie wina samochodu nauka jazdy. Złoży nieprawdziwe zeznania, chcąc wyłudzić odszkodowanie. Za próbę wyłudzenia, odszkodowania za oszustwo temu mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna. Materiałem dowodowym przed sądem będzie właśnie film z tej kamery. Ta odpowiedzialność karna to może być nawet do 3 lat więzienia. W rękach murarza ta cegła byłaby czymś konstruktywnym. W rękach tego mężczyzny okazała się niebezpiecznym narzędziem. Film pokazuje sytuację, która zaszła niedawno na ulicy Struga w Radomiu. Widzimy dwóch młodych mężczyzn. Wygląda na to, że jeden drugiego próbuje obezwładnić, próbuje pobić. Czyżbyśmy mieli do czynienia z próbą jakiegoś przestępstwa? Nie, okazało się, że ten zakapturzony po prostu temu drugiemu w białej kurtce wyrzucił cegłę, odebrał mu cegłę. Cegła leży w tej chwili na środku jezdni. Ten młody człowiek jednak podnosi z powrotem tę cegłę. Widocznie jednak postanowił ją wykorzystać w jakiś niecny sposób, a operator monitoringu, przewidując tę sytuację, prowadzi go. Śledzi kamerą jego zachowanie. W ten sposób doskonale dokumentuje to, co on za chwilę niestety zrobi. Widać, że się zatacza, jest pod wpływem alkoholu. Ten alkohol nie jest dobrym doradcą. W tym momencie mężczyzna z dużą siłą, z dużą energią wybija szybę. Najwidoczniej jest bardzo zadowolony ze swojego czynu. Zadaniem monitorującego, zadaniem operatora monitoringu jest nie tylko obserwacja miasta, ale ciągły kontakt właśnie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Ten młody człowiek nie znika nam z pola widzenia. Dzięki jego jasnej kurtce widać, że jest w tej chwili w parku, w krzakach. Tam obok pojawia się również ten chłopak, ten mężczyzna, który wcześniej usiłował zapobiec zniszczeniu. Właśnie do tego parku podjeżdża radiowóz policyjny naprowadzany przez operatora monitoringu. Podjeżdża również Straż Miejska i w tej chwili widzimy, że ten młody człowiek odjeżdża w radiowozie. Po części to zdarzenie zakończyło się w sumie szczęśliwie o tyle, że miało miejsce tylko zniszczenie mienia, a nie został nikt poturbowany. Ta cegła nie spowodowała uszczerbku na zdrowiu nikogo z osób postronnych. Ten mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, za wykroczenie. Grozi mu za to wysoka grzywna, a także ograniczenie wolności.
Pokazujemy filmy z monitoringu, aby przekonać Państwa, że coraz więcej miejsc jest objętych ciągłą obserwacją przez doświadczonych policjantów. Zapraszamy Państwa za tydzień do programu Top Kryminał i na portal policja.pl.